taki lekki spoil, ja radziłbym wam skolekcjonować je wszystkie. Gotta catch 'em all! Bam, bam, bam! Czołem, witam was w nowym odcinku Art Unboxingu. W tym odcinku przeniesiemy się do roku 3020, czyli 1000 lat do przodu. Jeżeli jesteście sprytnymi koneserami sztuki współczesnej, metakrytykami, estetami, doskonale już wiecie, że nawiązałem właśnie do twórczości Daniela Arshama, który tworzy taki cykl archeologii konsumpcyjnej. On robi takie realizacje, w których symuluje, że za 1000 lat archeolodzy poszukują pewnych śladów poprzednich cywilizacji. Cywilizacji, która jest dzisiaj nam współczesna. I możemy w związku z tym zobaczyć takie odciski w kamieniu, rzeźby, które wyglądają jak cementowo-betonowe odlewy, które czasami są niepełne, wadliwe, rozbite. One posiadają wewnątrz taką erozyjną strukturę kryształu. Właśnie jako takie relikty, jako takie odciski z przeszłości. On stworzył takie obiekty jak telefon, radio, aparat, Polaroid, to auto z powrotu do przeszłości, DeLoreana, który ma te charakterystyczne otwarte drzwi, Porsche. No to wszystko, co czasem zbieramy, do czego tak dążymy, co chcemy, co jest jakąś oznaką statusu tu i teraz, w przyszłości obróci się w pył. Może niekoniecznie będzie ważne, stanie się po prostu skamieliną. Ta perspektywa opowiadania o przedmiocie, który jest współczesny, ale zaraz się zestarzeje, ale też takiej właśnie postkonsumpcyjności jest czymś szalenie świeżym, a jednocześnie ma taki bardzo popowy potencjał. Daniel Arsham tworzy też multiple obiekty, które wydaje. Niestety one sięgają bardzo wysokich cen i na to do tej pory nie mogliśmy się pokusić, ale w końcu w ofercie na świecie pojawiły się przedmioty związane z Danielem Arshamem, które do Art Unboxingu mogłem sobie skolekcjonować. Poproszę o paczkę! Paczka, którą tutaj mamy, jest ze sklepu Uniqlo. Uniqlo to jest taka japońska firma, która bardzo często wchodzi w kolaboracje z różnymi artystami. W swojej historii mają kolaboracje z artystami japońskimi. Jeżeli jesteście bywalcami serii Art Unboxing, na pewno znacie, bo chodzi tutaj o Takashiego Murakamiego. Uniqlo współpracuje także z innym artystą, którego na pewno już z serii Art Unboxing znacie, czyli z niejakim Kozem. W tym przypadku Uniqlo współpracuje z bohaterem dzisiejszego odcinka, czyli Danielem Arshamem. Ta paczka została odebrana przez moją siostrę, której bardzo dziękuję, w Berlinie ze sklepu Uniqlo przy Hakeshemarkt, co widzicie tutaj, rondello. Chciałbym tym tak zakręcić jak pizzą. Skoro Uniqlo jest brandem odzieżowym, znajdują się dwa t-shirty z nadrukami zaprojektowanymi przez Daniela Arshama. Czy już wszystkie masz? Tak, chodzi, słuchajcie, o Pokémony. Daniel Arsham jest jedynym twórcą, któremu do tej pory w sposób legalny, totalnie w cross-brandingowej i oficjalnej współpracy Pokémon Company zezwoliło na skorzystanie z ich archiwów, z ich postaci, tak aby mógł wykonać swoje realizacje dla brandu Uniqlo, a także realizacje związane z jego wystawą, która ma miejsce w Japonii, czyli reliktami z Kanto. Jeżeli są wśród nas gracze albo fani popkultury, to doskonale wiecie, że Kanto było pierwszym regionem w serii Pokémon, w którym występowało podstawowych 151 stworków. Daniel Arsham stworzył różne realizacje. Mnie chyba najbardziej fascynują te takie przeskalowane i powiększone karty Pokémon, także z wprowadzoną erozją, tą taką kryształową, typową dla jego języka plastycznego, ponieważ Pokémony to nie tylko gry wideo i anime. Pokémony to także gra karciana, w której najrzadsze z kart są naprawdę czasami warte spore sumy na eBayu. Mamy tutaj dwie koszulki. Każda z tych koszulek posiada cenę. Na metce, którą tutaj widzicie, one kosztują po 14,90 euro. Każda. W momencie, kiedy kupuje się bezpośrednio z Uniqlo, jak to często ma miejsce z takimi akcjami, kampaniami i edycjami limitowanymi, to 14,90 to jest tak zwany retail, czyli ta cena, którą musimy zapłacić za rzeczy, kupując je z pierwszej ręki od sprzedawcy. Natomiast wychodząc z taką zakupioną koszulką poza sklep i wstawiając ją jeszcze
jeszcze tego samego dnia na eBay, wartość takiego jednego przedmiotu często potrafi podskoczyć czterokrotnie. One sprzedają się na pniu. Ja, żeby kupić te koszulki, musiałem wstać o godzinie 7:50, żeby o godzinie 7:59 już je wyklikać, ponieważ po 4 minutach cały zasób koszulek na Niemcy był już wyprzedany. Leider ausverkauft. One się tak samo wyprzedawały w każdym innym kraju, w którym brand Uniqlo jest obecny i można było sobie je zamówić. Przejdźmy do tego, co jest na samych koszulkach, czyli rozpakowujemy dalej. Na tej koszulce widzicie narysowane przedstawienie przez Daniela Arshama, które składa się z trenera i z najbardziej rozpoznawalnego z wszystkich Pokémonów, który jest praktycznie tożsamy z tym brandem, z tym uniwersum, czyli Pikachu. Tutaj widzimy także wydrukowany podpis samego artysty. To jest sygnatura, którą podpisuje się Daniel Arsham. A tutaj widzicie ten rok, o którym mówiłem. Rok 3020, czyli data za 1000 lat. Jestem ciekaw, co się właśnie może wydarzać w 3020. Ciekawe, czy do tej pory jeszcze istnieje YouTube. Jeżeli oglądacie nas w 3020, bardzo was teraz serdecznie pozdrawiam. Jest to przedstawienie rysunkowe, a w zasadzie przedruk rysunku, który wykonał Daniel Arsham. Tak jak w przypadku szkiców, które stanowią koncepty do jego rzeźb, tutaj pojawiają się te elementy erozji kryształowej, o których wam wspominałem na początku. Czyli mamy do czynienia niejako z taką cementową rzeźbą, odlewem, taką skamieliną, która niestety czy nie przetrwała do tamtych czasów, czy zerodowała, zdegradowała się i posiada takie elementy korozji, zniszczenia. Często są takie momenty w sztuce, gdzie posługujemy się błędem, destruktem. Są takie obszary, chociażby wideo, jak glitcha, te momenty, kiedy wideo jest zniszczone w sposób świadomy i posługujemy się tym jako sztuka. On takie myślenie trochę przekłada do rzeźby, że opowiada destruktem, albo trochę nawiązuje do tych rzeźb antycznych, które do naszych czasów nie przetrwały w całości, tylko bardzo często mamy do czynienia z destruktem i my tak się z tym destruktem opatrzyliśmy i tak się do niego przyzwyczailiśmy, że czasami właśnie ta forma tego destruktu stanowi nowy wzór estetyczny tego, jak się na tą antyczną rzeźbę patrzy, bo my już zapominamy, jak te rzeźby mogły wyglądać w tamtych czasach, że one mogły być polichromowane, nam się zawsze kojarzą z tą taką antyczną bielą. Tutaj jest podobnie. Możecie zwrócić uwagę też, że każda koszulka jest oczywiście sygnowana brandem Uniqlo, ale także oficjalnym logo, trademarkiem Pokémonów i logo Daniela Arshama. Koszulki zostały wykonane w Chinach. Tak samo do metki jest dołożona ta metka, która jest dedykowana tylko i wyłącznie tej serii koszulek, czyli Daniel Arsham, związany z firmą Pokémon. Co ciekawe, to nie jest widoczne tutaj na tym nadruku, na samej koszulce, natomiast możecie zwrócić też uwagę, że samo logo firmy Pokémon też już jest zdegradowane i widzimy na nim ząb czasu i taką właśnie arshamowską wersję z kamieliny. Bardzo fajny detal. Oni też mieli w ogóle bardzo ciekawą kampanię narysowaną przez autentycznych animatorów, tych samych ludzi, którzy wypuszczają kolejne odcinki serii Pokémon, w której to Pikachu przypadkowo znajduje rzeźbę ogromnego Pikachu skorodowanego. Ale przechodząc do tej drugiej koszulki, jak już zdążyłem wam powiedzieć, typowymi dla Daniela Arshama są takie realizacje, w których tworzy on obiekty rzeźbiarskie, zdegradowany przedmiot współczesności. Tutaj, przechodząc do świata Pokémonów, Daniel Arsham stworzył korozję przedmiotu, który jest związany z uniwersum tego świata. Jest to tak zwany Pokédex. Tutaj jest opisany jako krystal Pokédex. Oczywiście na koszulce pojawia się sygnowanie, które jest też wydrukowane, a także sygnowany i bity ten rok 3020. Czyli mamy tutaj taki odlew, replikę, przedmiot muzealny, archiwalny, archeologiczny, jakim jest fikcyjne urządzenie Pokédex. Czyli to urządzenie, które pozwala nam się dowiedzieć wszystkiego o habitacie naturalnym stworków, o tym, jaki typ, jaki żywioł reprezentują i tak dalej. W tym przypadku ten Pokédex został skierowany w Squirtla, o którym prawdopodobnie czegoś moglibyśmy się tutaj dowiedzieć. Tutaj jeszcze widać, że ten Pokédex też ma tą datę 3020 i także pojawia się tutaj godność naszego artysty, ponieważ tu widzimy Daniel Arsham. Mi się te koszulki bardzo podobają. Oba rysunki są bardzo fajne. Bardzo lubię ten brand za jego cross-brandingowość i za to, że tak często wchodzi w takie relacje i współpracę z artystami naprawdę światowego formatu. Uniqlo wydawało jeszcze nie tylko koszulki, ale obiekty, wręcz takie małe, multiple dzieła sztuki. Do tego brandu na pewno jeszcze w serii Art Unboxed
unboxing wrócimy. Wierzcie mi na słowo, ja już mam skolekcjonowanych kilka takich rzeczy, które czekają, żeby je rozpakować. A jeżeli czekają, a was zainteresowało to, co było w tym odcinku, to mam nadzieję, że będziecie subskrybować ten kanał, dacie lajka i widzimy się w następny poniedziałek w kolejnym odcinku. Zapraszam was do oglądania. Na razie, cześć. Strzałeczka. Pikachu, 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 Pikachu. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode veröffentlichte das deutsche Uniqlo das ermäßigte Ende der T-Shirt-Serie zu einem Preis von jeweils 5,90 €.